ja nie odnoszę się do książki, ponieważ nie przeczytałem, ale z przyjemnością wysłuchałem pana wprowadzenie. I co do jednego chciałbym uzupełnić. Myśmy się od początku szczycili wspaniałymi ekonomistami w Polsce. I przepraszam, bo doprowadzę do końcowego wniosku, tylko przypomnę niektóre nazwiska. Profesor Oskar Lange, profesor Kalecki, profesor Bobrowski. Nieprawda, że nie było polskiej szkoły ekonomicznej. Polska szkoła ekonomiczna była. I ona była na wielu uczelniach, no teraz na SGPiS-ie, znakomicie prowadzona. Chcę wrócić do współczesnych nazwisk wspaniałych ekonomistów, bo kolega mnie tu uzupełnił, profesor Kawalik, profesor Witold Kierzuch ostatnio. Kiedy ekonomika upadła? Kiedy na polskiej scenie pojawił się Zaks i Balcerowicz. Zaks i Balcerowicz. Wtedy nastąpiła katastrofa polskiej ekonomii. Polityka przyjęła funkcję ekonomiki. Ekonomika przestała się liczyć. I chciałbym zakończyć syntezą, że ta ekonomika, o której pan tu wspominał, jak uzupełnić coś, to się nie da. To jest tak, jak w medycynie zaatakuje rak, czy jeszcze gorzej nokę. Nie da się na tym leczyć. Trzeba ją podciąć. I w tej chwili tej ekonomiki się nie poprawi. Nie poprawi się dlatego, że ona podstawy swoje zatraciła. Zatraciła podstawy. Odbudować to, co mówią, odbudować te podstawy, nie wiem, jest to niezwykle trudno. A porównywanie nas do Niemiec, do Szwecji, to jest tylko w kwestii, że tak powiem, umysłowej. Bo tego się zrobić nie da, bo to trzeba mentalitet całe zmienić, które się nie da zmienić. Ja mówię, uzupełniam tylko to, co pan powiedział, dlatego, że uważam, że jest to bardzo potrzebne, żeby w jakiś sposób może wrócić jednakże do polskiej ekonomiki i wrócić do polskich rozwiązań gospodarczych. Dziękuję.